Hej, z tej strony Roxy i witam Was w piątym odcinku z tą książką. Znaczy z książką pod tytułem. Bardzo dziękuję, że pod ostatnim, chyba trzecim, trzecim odcinkiem z tej książki zostało 104 wyświetlenia. Bardzo za to dziękuję. 108. Dziękuję bardzo za to. Pozdro. Więc okej, zaczynamy. Miałam zrobić zadanie z tymi pacynkami, ale stwierdziłam, że ono jest trochę głupie, więc go kiedyś jeszcze zrobię. Więc ono się pojawi, ale to kiedyś. Zadzą w bardzo fajną stronę. Zostaw komp i cię wykąp, ale tę książkę możesz czytać w wannie. Idziemy. Dobrze, to teraz ty... Nie, najpierw będę ja, potem ty dziennik. Chodź, dzienniczku. Gdzie nie dzienniczku, bo mi się ciągle myli. Dobrze. Dobra. Tak. Gdzie jest ta strona? O! Strona Fafika się też skleiła. Dobrze. Au, mój blok. Dobrze, dobrze, w tę stronę. To się kąpiemy. Dobra, książka jest w wannie. Muszę trzymać to, więc zaczynamy. Sorry, że był na speedzie. Okej, to robimy. Zrób wibrującą książkę. Złap tutaj, wibruj. Ups. Czas na ostatnie zadanie. A, muszę światło zmienić. A, to jest fajne. Dobra. Z dwie strony się wyrwały te babcy kleje. O! Troszkę iść dalej na lekcję. Przekaż liścik! Oj, ja się pomyliłam! Przekaż liścik dalej na lekcję. Dobra, wycinamy ten liścik. Dzieci, dzisiaj w naszej klasie będzie nowa dziewczynka. Jest inteligentna w porównaniu do was. Tak, Cornelio? Słak. Jezus Maria, dzieci. Dobrze, to jest właśnie Cornelia. Chodź, Cornelio. Jestem Cornelia! Spokojnie, Cornelio. Uspokój się, usiądź do ławki. Dobrze, proszę panią. Gosia! Gosia! Zobacz! Masz, przejrzyj to dalej. A co to jest? Leszek! Okej. Kocham szkołę! Gosiu, jak tak szczerze kochasz szkołę, nie musisz to krzyczeć na całą klasę. Zostaniesz po lekcjach. Czy panią! Odstaw! Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka z książką pod tytułem. Żegnamy was. To już koniec. A to... Boże, nożyczki, ja tu schowałam. Dobra. Ładnie mi książka tym razem pachnie. Muszę ją wysuszyć. Ale ładnie pachnie, powiem wam. To jest to, co najbardziej mi się podoba. O kurde, muszę kończyć. Dobra. Fajnie książka pachnie. Pa! Dzięki za oglądanie, muszę dokończyć.